Cześć, cześć, witam i o zdrowie pytam. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Deus Ex Rozłam Ludzkości. Ja jestem Hubert i ruszamy z dalszą częścią misji. Takie dość dzisiaj nietypowe przywitanie, ale postanowiłem je spróbować. Je wypróbować. Dobra. I teraz na kucka. Snajper na górze. Dobra, przyjdziemy tutaj dołem. No i pięknie. Ale rzuciłem nim. To niezły rzut. Muszę tu jakoś wejść do środka. Ja nie będę szyby wybijać. Bo to trzeba naprawdę po cichu zrobić. Ej, tak mało mam tylko? Chyba jednak będę musiał zużyć tą biobaterię. Chyba se jaja robisz. Dobra, wszystkich będę tu ściągać. Dobra.
Dobra. Ach, kurczę. Jakby mi się udało może go wyłączyć, to by było inaczej, no ale nie udało mi się go wyłączyć. Jensen, you said Marchenko needed to finalize a deal, right? With the Diwali, yeah. Not a lot to go on, I know. Maybe not. But these guys are the best smugglers. Yep, wczytaj. Kurde, to jest ten autozapis tylko w tym teatrze. No dobra, to jeszcze raz. Żeby nas ta kamera nie widziała po prostu. With the Diwali, yeah. Not a lot to go on, I know. Dobra, udało się. Maybe not. But these guys are the best smugglers in the world, which means a lot of forged paperwork. You might find something in the Kingpin's office. Assuming I can find that. Okej, gdzieś się znalazłem. Okay.
Kurde blade. No podejdź po niego. Jakoś przeniknąłem, ale nie było to łatwe. Kurde, za wysoki poziom. Dobra, tu już to jest chyba sytuacja wyjątkowa, także można użyć Omni klucza. Ile to jest to miejsce? Dobra, tu już. You will honor the price you quoted. We assume all the risk. It isn't just weapons, it's that orchid thing too. The Apex Center has increased security in preparation for Brown's Safe Harbor Convention. Now, I don't mean to upset you and the other appliances, but business is business. You're a complicated man, Radich. You hate orcs. Like our business. I don't hate your kind, Victor. I hate people who do not pay for the services I provide. I will say it again. This is not a negotiation. You will get exactly what we agreed to. Nothing more. Are we clear? Very well. As agreed then. A delight. Business with you. Clank. Miller, Marchenko is targeting the Safe Harbor Convention in London. Jesus, there'll be hundreds of people there. How fast can we move on this? I'll warn London and get Mac working on a mobilization plan for them. You go home. We'll contact you there. Alex, they are hitting London. Kurczę, musimy iść do swojego mieszkania. Fuck, man, they want to take out Brown. He's their real target. I've been digging into him. Get to my apartment. Explain it to me there. Kurde. Nie da się tu wydostać. Serio? To się wydostaniemy. Windą. Aha, mały łuk. Mam nadzieję, że wydostanę się gdziekolwiek.
Jestem. No nie, serio. Teraz ten blaszak tu mi będzie. Jeszcze raz będę musiał wyjść. Kurczę. Daj. No i okej. Chyba trafili na czyjeś ciało. Albo skapnęli się o mojej obecności. Dobra, udało się. Gorąco było. Udało się uciec na styk. Okej. Nie wiem, dlaczego mi zmieniło nagle lokalizację, a pokazywało mi tutaj tą dzielnicę.
Po cichutku. Bez żadnego szelestu, ewentualnie sobie przeładujemy broń. I jesteśmy w domciu. Oj. Schody. Trzecie piętro. Po co tak wysoko sobie mieszkanie załatwiłem? Jakbym nie mógł na parterze. We got it wrong, Adam. Brown's financial prospects aren't as rosy as we thought. He stands to lose trillions if the Human Restoration Act passes. That doesn't make any sense. Millions of displaced Ogs will flock to Rabia. And the city can't support them. Brown's been selling investors a pumped-up dream. The corporate city-state where like-minded individuals govern themselves while investors reap the profits. Kind of goes against the idea of a one-world government. Yeah, and if it fails, so does Brown, the Santo Group, and anyone else standing in the Illuminati's way. So they want to kill a competing dream and get rid of their augmented problem in one fell swoop. I take it Brown's been campaigning against the act? And unlike Rucker, he's got the money and influence to stop it. What about the orchid sample I gave you? Marchenko's smuggling more of it into London. Were you able to analyze it? That's some pretty sick shit, man. Far as we can tell, it targets a specific protein sequence in the body and deletes it. But without that sequence, the immune system goes into overdrive, attacking and rejecting critical organs within minutes. Rucker's death must have been horrible. It was. The way it hit him, it looked like his augmentations were being forced out of his body. Like he was experiencing a ramped-up form of rejection syndrome. The Orchid's an Og killer? How did you survive it? I suspect it's an everyone killer. But something in my DNA must be resistant to it. My body doesn't reject augments, Alex. I've never needed neuropazine. Maybe that's the key. No neuropazine dependency? Jesus, how's life at the top, man? You gotta be what, one in a billion? Still, don't go testing this theory out. You might not be so lucky next time. Darknet posted pictures of Rucker's corpse. If Brown and all his elegant fancy potential investors get dosed and Picus News broadcasts images of them, it's gonna send a message. I'd better warn Miller. You can stay here if you want, till the curfew is lifted. I can take care of myself. But when the task force hits London, keep me in the loop. Not sure what I can do, but good luck, Adam. And be safe. Miller, it's Jensen. Is MacReady still working on that plan for London? Because there's another variable to consider. You can brief him yourself at TF-29's airfield. We're mobilizing. Copy that. How do I get there? Damn, curfew's still in effect. So if you can get to Chicane's place, he'll fly you to it. Miller out. No to dobra, to lecimy do Londynu. Ale drogę do Londynu, lot i podróż do Chicane'a zobaczycie już w kolejnym odcinku, a ja tutaj z tego oto pięknego widoku na moje piękne drzwi do pięknego domu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym tygodniu z kolejną dawką akcji, reakcji i skradania w grze Deus Ex Rozłam Ludzkości. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie i cześć!